Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. Sekunda, muszę wam coś ważnego przekazać. Zostaw lajka. Na początku dzisiaj chcę przetestować ten oto piękny samolot, który jak widać nie ma kółek, ponieważ on powinien się unosić na wodzie. Dlatego chcę przetestować, czy rzeczywiście się unosi na wodzie. I mamy też manekina, który będzie mu towarzyszyć, tylko jakby go tu włożyć, bo wiem, że jest to ciężkie troszkę wkładanie manekina do środka. Powinienem go po prostu trybem edytowania włożyć, ale co tam, spróbujemy go włożyć w ten sposób. Najpierw trzeba otworzyć drzwi. To ja dam stręczę na maksa. Mocne te drzwi. Dlaczego nie mogłem otworzyć tych drzwi? O co chodzi? Poczekajcie, czy da się to w ogóle otworzyć? Czy to jest takie... O! Otworzyłem, dobra. Teraz wchodź do środka. Pięknie tutaj na kierowcę. Okej. Jakoś to wygląda. I teraz zobacz, czy potrafisz pływać. Oszukali mnie, nie pływa. W sumie pływa, ale pod wodą. Ale słuchajcie, miał się unosić. Dlatego włożę normalnie tego człowieka już. Czy to jest normalnie? Czy ja mogę sobie... Ciało! Dobra, patrzcie, siedzi normalnie, prawie siedzi w sumie. Normalnie może pilotować? Lecimy. A no tak, jak ja chciałem w ogóle lecieć bez kół? Przecież ja to muszę wrzucić do wody. Ale to nic, silnik jest na maksa, słuchajcie. I teraz robimy tak, że samolot dam bardzo wysoko i on sam z siebie powinien lecieć, tylko wypadł człowiek! Kurczę! Dobra, to nic, to nic, zaraz go włożymy, tylko ja chcę na tej wodzie normalnie wylądować, okej? Na tej wodzie wylądować delikatnie, wiem, że powinienem zwolnić. O kurde, on się odbija od tej wody! O nie, o nie, o nie! Ale mimo wszystko się unosimy, przynajmniej tak. Dobra, myślę, że to super wygląda po prostu. Mamy masę ludzi na skrzydłach. Oni się utrzymają, myślę, że bez problemu, ponieważ ich stópki są w środku samolotu. I teraz uwaga, lecimy! Lecimy! Lecimy, tylko spadamy! Ej, ale oni ciężcy są! Ale dobra, trzymają się, praktycznie się trzymają. Jeden wypad, co prawda. Ale da się z nimi latać jakimś cudem. Dobra, spróbujmy wylądować na wodzie. Spróbujmy ich uratować. Co prawda, pilot powoli się odwraca. Nie wiem czemu. Co ty... O nie, pociągnąłem go! Nie zapomniałem! Lądujemy na wodzie, kochani. Patrzcie, zwalniam na spokojnie i... Uwaga, czy uda mi się wylądować? Uda się. Nie! Nie, dobra. Czy to można zaliczyć jako sukces? No nie, utopił się. Nie, jeszcze się pali, no. Okej, bez problemu, szybko. Dobra, jeden wypad, no znowu. Ja skręcać przez tych ludzi praktycznie nie mogę. Wylądujemy teraz stabilnie, ponieważ będziemy bardzo, ale to bardzo powoli lecieć. I myślę, że nie będzie problemu z wylądowaniem. Tak! Czemu teraz się tu drzwi otworzyły, kiedy ja... Znaczy, próbowałem wcześniej otworzyć drzwi i cały samolot się rozwalił. Czy ja nie z tej strony... A, to z tej strony nie ma drzwi. Ale wylądowaliśmy, tak? Jest... Aha, się rozwaliło. Jest dobrze, samolot działa, co prawda wzlecieć do góry teraz by było ciężko. Ludzie przeżyli i się opalają teraz. Ale mimo, że oni przeżyli, przedstawiam wam jedną rzecz. Jest to on! Mamy wielki, niepływający statek, który potrafi strzelać, ale nie potrafi pływać. Dlaczego on nie potrafi pływać? Nie podoba mi się to, serio. Chciałem zestrzelić tamten samolocik i możemy normalnie fajnie strzelać. I to mi się serio podoba, bo to leci na mega dużą odległość. Nawet można niby nim skręcać, nie rozumiem, jak się nim pływa. Jest tylko informacja, jak się strzela, ale po prostu klikam wszystkie klawisze i się po prostu nie da. Nawet kierownica nie wiem, czemu zniknęła. Dlatego ja po prostu zabiorę sobie ten statek. Będzie mały problem z zabraniem tego statku. Naprawdę on się rozwala, gdy go ciągnę. Chodź statku, rozwalimy ten... Chodź statku, roz... Czemu on się topi? Dlaczego?
Muszę go gdzie indziej postawić. Co się dzieje z tymi żaglami? Czemu one się psują? Poczekajcie, postawię go przy samolocie. Okej, statek jest praktycznie idealnie ustawiony. I teraz możemy strzelić. Nie trafiłem. Strzelić. Nie w tą stronę. Strzelić. Dobra, praktycznie trafiliśmy. To trafi, to trafi, to trafi. Wow! Ale rozwaliło! W ogóle czemu ludzie zniknęli stąd? Czemu tutaj jest tylko dwójka? Ten się jakimś cudem utrzymuje jeszcze. Ale... no... utopił się i tak. Oni tam pływają sobie pod wodą. Udają po prostu rozgwiazdy. Ale że serio statek tak dobrze może strzelać? Poczekajcie, spróbujmy rozwalić ten statek stąd kanonem. Okej, jest chyba idealnie wycelowane. Ja sobie zwalniam czas i od razu strzelam, w sumie nie ma co czekać. Patrzymy, jak leci ta kula. Czy ona do... leci? Nie doleci. Okej, kanon jest chyba w idealnym miejscu. Możemy strzelać. Czy ona rozwali cały ten statek? Czy ten statek może jakoś utrzyma tą kulę? Jeszcze jakbyśmy mogli odbić tym kanonem na przykład, albo tym tą kulkę, ale no... nie ma szans po prostu, żeby podnieść tak to wysoko. Bęk! To całą powierzchnię tego statku po prostu rozwaliło. Czy on się utopi? Tak, on się od razu w sumie topi. Nieważne co mu się stanie, on się topi od razu. Mam też na przykład tą łódkę, którą mogę się po prostu wbić w ten statek i zakładam, że ta łódź sportowa po prostu się przez niego przebije i się jej nic nie stanie, nie? Płyniemy 85 na godzinę i myślę, że... o... ale statek i tak się topi, no co on robi? Przecież miałeś taką małą dziurkę, która nie dotykała nawet wody i się utopił. A nam się tak wygiął czubek. To tak dziwnie wygląda. Ale fajnie w ogóle, że ta łódź ma taki system rozwalania. A statek robi jak zwykle jedną rzecz. Bukuje się strasznie. Ale wpadłem na genialny pomysł. Co jakbym zrobił coś takiego, gdzie po prostu wkładam w tyłek dla tego statku sportową łódź i spowoduje, że ona będzie po prostu silnikiem dla tego statku. Myślę, że jest pięknie i wszystko powinno działać. Okej! Przyspieszyć teraz. Czy to naprawdę będzie działać? Płyniemy sobie po prostu. Czy ja mogę... jeszcze ja mogę skręcać? Mamy łódź bojową, tylko za mało tych łodzi jest trochę, poczekajcie. Od razu lepiej, teraz tylko dodać gazu do każdej z łodzi i można płynąć, słuchajcie. Co jest? Płyniemy wielkim statkiem, używając dwóch motorówek i tyle. Nawet możemy walnąć trzy po prostu z dołu. Jak to zadziała? Aha! Nie! Zrobiły dziurę w nim! Ale dobra, unoszą się. Jakimś cudem to działa. Nie rozumiem tego, ale działa. Przód nam trochę tonie, ale to nic. Płyniemy dalej. Ej, ta łódź, mimo że ma wielką dziurę od spodu, to sobie radzi, co jest? Jeszcze przyspiesza cały czas. Jeszcze jak ten statek uniesie czołg, to ja po prostu będę zdumiony nim. Dam go jeszcze specjalnie niżej, żeby nie rozwalił nic. Nie no, bez kitu to działa! To działa! Tylko tonie powoli, bo dziurę ma w środku. No nie! Zepsuł się już finalnie. Kurczę. Także powracam do was i tym razem mamy tutaj kolce, które będą próbowały zatrzymać tamte wybrane przeze mnie auta, czyli takie standardowe w sumie czerwone Ferrari. To jest taki standard dla nas, a chciałoby się takie Ferrari w sumie mieć. Mamy jeszcze takie mega szybkie auto, czyli chyba jedno z najszybszych. Mamy szybkie auto i też silne auto, które myślę, że sobie w jakiś sposób poradzi z tymi kolcami. Mamy auto, które ma kwadratowe koła. I mamy buldożer i wywrotkę, która w tej chwili próbuje zniszczyć buldożer. Czemu ona w ogóle jeździ, skoro jest na park? Czemu? Czemu ty jeździsz? Nie wiem, walnę nią w ścianę czy coś, żeby się ogarnęła. O, dobra, dobra, wjechałem w nią w ścianę, powinno być dobrze. Najlepiej to bym ją stąd wyrzucił, ale już chyba nie będzie jeździć. Tak, nie powinna jeździć z tego co widzę. Zabierzmy się za Ferrari. Jedziemy. Ciekawe do ilu się w
ogóle rozpędzę. Jest 100 na godzinę. Myślę, że bez problemu zniszczymy te Ferrari. Czy ono w ogóle po nich przejedzie? Bo jedziemy 170 na godzinę, 180 na godzinę. I jak się wbijemy w te kolce, to ciekawe, czy one nas zatrzymają, czy sobie przelecimy po prostu przez nie. O kurde, to nam całe opony rozwaliło. Co się dzieje z tymi kilometrami na godzinę? Czemu jedziemy 10 tysięcy kilometrów na godzinę? Okej, pobiliśmy prędkość dźwięku razy 3. O ile nie więcej. Zrobiłem swoje własne kolce, ponieważ uznałem, że tamte były zbyt słabe i działały tylko na opony. I zrobiłem je w ten sposób. To są moje piękne kolce własnej roboty. Zobaczcie. Zapytacie, jak Screamy je zrobiłeś. Otóż to są znaki stopu. Po prostu wstawiłem znaki stopu na odwrót. I proszę bardzo, mamy prawie kolce, ponieważ... To nie są niby kolce, ale będą na pewno dobrze działać na te samochody i będziemy je jeszcze podnosić, jeżeli jakiś samochód sobie po prostu przejedzie. Jedziemy! Jak ja tym samochodem mogę osiągnąć taką prędkość? Jedziemy 400, jedziemy tak o sobie, 420, 430 i czy te kolce coś zrobią? Czemu nic się nie stało? Czemu nic się nie stało? Ja je tyle ustawiałem. Muszę je podnieść. Okej, niby to podniosłem, przy okazji zepsułem trochę mapę, ponieważ jest tutaj mała szpara. Mogę to łatwo naprawić, ale troszkę mi się nie chce. Oczywiście tutaj pięknie nasze znaki wybuchają i się topią w wodzie. Możemy jeszcze raz przyjechać tym autem i zobaczyć, czy cokolwiek się zmieniło. Jedziemy! Proszę tylko, zadziałajcie! Zadziałajcie! Jedziemy 440 i czy one... podniszczą! Dobra, zadziałały w końcu! Nie tak jak myślałem, że zatrzymają go, ale rzeczywiście dobrze zadziałały. Nawet chyba wpadniemy do wody. Ale kurczę, auto praktycznie się zniszczyło, tylko niestety wybuchło i już nie pokażę zniszczeń. Ale bierzemy teraz te auto. Chciałbym czymś przejechać, co po prostu dałoby radę przebić się przez te kolce bez żadnego problemu i pojechać jeszcze dalej i żebym mógł... Wow! Co się stało? Chciałem powiedzieć, żebym mógł jeszcze sobie skręcać później bez żadnego problemu. Ale no, jak widać, to auto nie podołało. Ale ja myślę, że kwadratowe koła dadzą radę, nie? Kwadratowe koła. Kwadratowe opony dadzą radę. W sumie bardziej felgi. Czemu to w ogóle nie przyspiesza? Dobra, mogę tym przyspieszyć. Dobra, działa. Okej, będziemy jechać powoli trochę. Ale myślę, że się przebijemy, ponieważ już powoli nie potrzebujemy kół, tylko kwadraty wystarczają przy takiej prędkości, bo nawet nie czuć tego, czy te auto się nie da rady. Oczywiście, że nie da rady. Ale czekajcie, czy ja mogę jechać? Czy... Dobra, nie mogę jechać. Odsunę cię na bok trochę, żebyś nie przeszkadzał. Okej, teraz czas na buldożer. To widzimy się za tydzień, zanim ja tam dojadę, nie? Mogę wziąć ze sobą jakieś autka. Co jest? Przecież ja nawet nie zwolniłem, jak tak sobie jadę. Czemu to nie ma drugiego biegu? Jest mi smutno. Czemu utknąłem? Jest mi smutno. Naprawdę utknąłeś? Dobra, jedziemy, super. Co jest? Dobra, jedziemy. To auto już się tak wczepiło do środka tego buldożera, ale to nic. Myślę, że pokonamy ten dystans. Mogłem sobie jakieś jedzenie przygotować do tej wycieczki, nie? Okej, zbliżamy się. Nawet nie zwalniam tego czasu. Mamy z przodu taran taki, który po prostu pozwoli... Aha! Ja naprawdę nie mogę tym buldożerem przejechać przez to. Czekajcie, odczepię to auto, bo mnie już denerwuje. Powiesiłem je przez przypadek. Czy teraz mogę sobie po prostu przeje... Aha, zabrałem dwa znaki ze sobą, nie? Jedziemy dalej. Nic się nie stało, kompletnie. Dobra, buldożer był może mocny, ale tego on nie pobije, ponieważ wbijemy się tam jadąc 350 na godzinę. Jezu, ja ten czas muszę tak mocno zwolnić. Tylko jest taki problem, bo ja muszę zabrać to auto z jego drogi i nie wiem, czy mi się to uda, ale spróbuję. Dobra, daje się. Tak! Udało się! W ostatniej chwili po prostu! Dobra, muszę jeszcze przytrzymać, bo to przyciąga tamto, a ja nie mogę tego... Ups! Czemu?
Nawet wywrotka się cała rozpaliła. Patrzcie, co się z nią stało. No nie! Jeszcze raz muszę. Nawet kolce nasze upośledzone się zepsuły. Okej, okay. Myślę, że teraz można na spokojnie jechać. Nic nas nie rozwali tym razem. I wbijamy się prosto w te kolce. Ta opona się sama zniszczy, nie? Zanim ja tam w ogóle dojadę. Ale czy te kolce nam coś zro... Okej, okay, kolce nam w sumie nic nie zrobiło, ale ta prędkość nam coś zrobiła. Czyli jakbym przejechał po tym bardzo powoli, to mi się nic nie stanie, prawda? Czy tym kołom coś się stanie? Czy one jakoś oddziałają na nie? No bo się ewidentnie te znaki wbiły i idą za tymi kołami, ale te opony się kompletnie nie przejmują tym, nie? I jadą sobie po prostu dalej. No, ona jest niezniszczalna i pozostanie niezniszczalna. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Czemu ta kulka mu nic nie robi? Zniszcz ją! Zniszcz! Wpadnij do tej wody, no! No nie da się! Pa, pa wszystkim, pa, pa!